Na początku tego nowego tygodnia będę dzielił się z Wami kluczami do zwycięskiego życia, które Bóg dał do moich rąk przez wiele lat osobistego doświadczenia w służbie chrześcijańskiej. Wybrałem temat o bardzo niezwykłym tytule: Gorzkie sadzawki wód życiowych. Po pierwsze, chciałbym podziękować tym, którzy do mnie piszą. Zanim skończę to moją przemowę, poznacie adres mój, na który możecie pisać. Bardzo wiele dla mnie znaczy w mojej służbie, jeżeli ludzie do mnie piszą, nawet choćby to była tylko osobista notatka. To mnie błogosławi. A więc wykorzystajcie swój czas, aby pisać. I teraz powracając do tematu, gorzkie sadzawki życiowe. Jest to oparte na incydencie w historii Izraela, Bożego ludu. Tuż po cudownym wyzwoleniu z ziemi egipskiej przeszli przez Morze Czerwone i weszli na suchy ląd. Ten incydent jest zapisany w Księdze Wyjścia, rozdział 15, werset 19-26. Po pierwsze, spójrzmy na szczytowy punkt tego cudownego wyzwolenia. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 19-21. Kiedy konie Faraona z jego rydwanami jeźdźcami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie, a synowie Izraela przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły z nią z bębnami i w pląsach. Wtedy i Miriam zaśpiewała: Śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. To był niesamowity triumf. Izrael przeszedł przez Morze Czerwone cudownie po suchej ziemi, a potem ich nieprzyjaciele, Egipcjanie, którzy ich prześladowali, utonęli. Wody Morza Czerwonego zamknęły się nad nimi i zmiotły ich z powierzchni ziemi. I skończyły w ten sposób. Te wody Morza Czerwonego skończyły z ich nieprzyjaciółmi. Żaden z Egipcjan nie przeżył. I wszyscy Izraelici myśleli tak: o, nasze problemy się skończyły. Cała dalsza droga do obiecanej ziemi będzie bezproblemowa. Oni byli nieprzygotowani na to, co było przed nimi. I teraz, co nastąpiło po tym cudownym uwolnieniu? Eksodus 15, werset 22-24. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i weszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazywano tę miejscowość Mara. Mara w hebrajskim znaczy gorzki. Wtedy lud przemrzał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Wyobraźcie sobie na chwilę tę scenę. Ogromne uwolnienie, którego doświadczyli. Triumf, uwielbienie. Wszystko pod Bożą kontrolą. I nagle mówi: oni byli wyprowadzeni na pustynię Szur przez Boga, przez Mojżesza, i po 3 dniach nie znaleźli wody. Mieli oczywiście w bukłakach ten niezbędny zapas wody ze sobą, ale woda kończyła się, bydło, dzieci, wszyscy byli spragnieni, mieli za sobą 3 dni w podróży, w takim kurzu, w pyle, i nagle zobaczyli wodę z dala. Tę sadzawkę, która nazywała się Mara. I zaczęli biec szybko, żeby ugasić swoje pragnienie. Ale jakie ogromne, gorzkie rozczarowanie. Kiedy uklękli, aby pić, wody były gorzkie. Nie mogli ich pić. I ludzie byli zupełnie nieprzygotowani na taką sytuację. Nie mogli zrozumieć, że coś takiego może się stać ludziom Bożym, ale się stało. Po takim cudownym uwolnieniu i zwycięstwie. Ludzie byli nieprzygotowani. Była jedna osoba,
która była przygotowana i to był Bóg. I wszystko jedno, ile razy my jesteśmy nieprzygotowani, ale Bóg jest przygotowany. Bóg nie zna poczucia niebezpieczeństwa. Bóg nigdy nie jest skonfrontowany z sytuacją, na którą nie ma odpowiedzi. Ludzie narzekali, ale jeden człowiek, Mojżesz, miał poczucie, że trzeba się modlić. Było tam około 3 milionów Izraelitów. Wyobraźcie sobie ten krzyk i narzekanie 3 milionów ludzi w jednym momencie. Trudno było Mojżeszowi usłyszeć swój własny głos w modlitwie. Ale Mojżesz modlił się i to jest zapisane. Zrobił coś niesamowitego. Księga Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, wersety 25 i 26. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w Jego oczach, i jeżeli zważyć będziesz na wszystkie przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, Twój lekarz. Po pierwsze, chcę coś powiedzieć na temat słowa drzewo. W języku hebrajskim słowo drzewo jest używane na drzewo, które rośnie, ale także na drzewo, które jest ścięte, czy to jest pień, czy cokolwiek. Więc nie wiemy z tych słów tutaj, czy to drzewo rosło i Mojżesz kazał je ściąć, czy też to było drzewo, które już było ścięte. Ale to był klucz do sytuacji. Mojżesz podniósł to drzewo, wrzucił do wody i woda stała się słodka. Ważne, aby widzieć, że Biblia nie mówi, że to drzewo uzdrowiło wodę. Nie było nic magicznego w tym drzewie. To była po prostu ponadnaturalna Boża moc. Ale wrzucenie tam drzewa było aktem wiary, która wyzwoliła moc Bożą w tej wodzie. I w ten sposób Boża moc cudów, działania cudami jest uwalniona w naszym życiu. Jest to specyficzny akt wiary, który wyzwala cudowną moc Bożą. Akt wiary jest kluczem, który otwiera cudowną moc Bożą i pomaga nam w sytuacji wtedy, kiedy potrzebujemy. To bardzo często zdarzało się w służbie proroka Eliasza w Starym Testamencie. Na przykład był strumień niedaleko Jerycha, w którym wody były zatrute. Z powodu tych wód ziemia była niepłodna, a ludzie nie mogli ich pić. A Eliasz wrzucił tam trochę wody i trochę soli i powiedział: tak mówi Pan, te wody są uzdrowione. I były uzdrowione nie przez sól, ale poprzez ponadnaturalną moc Bożą. Wrzucenie soli do wody wyzwoliło ponadnaturalną moc Bożą. To jest zasada tutaj. Akt wiary jest kluczem, który otwiera działającą cuda moc Bożą. I dzisiaj jest tam też strumień. Ten strumień nazywany jest właśnie strumieniem Eliasza i aż do dzisiejszego dnia te wody są słodkie i czyste. Czyli to ma długotrwały efekt. Podobnie było z uczniami prorockimi, kiedy zaczęli oni jeść zupę i groziło, właściwie zjedzenie tej zupy groziło dla wielu z nich śmiercią. Eliasz wrzucił tam trochę mąki i ta zupa została uzdrowiona, to znaczy nie była śmiertelna więcej. I to nie mąka przeciwdziałała truciźnie, ale ponadnaturalna moc Boża. Ale ponadnaturalna moc Boża została uwolniona przez ten akt wiary. Podobnie Mojżesz wrzucił tam drzewo i ten akt wrzucenia drzewa do wody wyzwolił ponadnaturalną moc Bożą, która sprawiła, że te wody były słodkie.
Ta historia wydarzyła się 3000 lat temu. I to jest tak samo widoczne i ważne dzisiaj, jak było i w czasach Mojżesza. Dzisiaj i przez resztę tygodnia będziemy patrzeć na te prawdy i zastanawiać się, jak one stosują się do naszego życia i naszej sytuacji w tym czasie. Dwie lekcje z tego wychodzą, wynikają z tej zatawki gorzkich wód i tym lekcjom się przyjrzymy. Pierwsza, wielkie zwycięstwa przygotowują nas na wielkie testy. Fakt, że Bóg dał Ci wielkie uwolnienie, wielkie zwycięstwo i błogosławieństwo, uzdrowienie, cokolwiek, nie znaczy, że reszta Twojego życia będzie bez dalszych testów. Im większe zwycięstwo, tym większy test przyjdzie na Ciebie, żeby wypróbować Twoje zwycięstwo. To był błąd Izraela. Myśleli, że mieli to ogromne uwolnienie i nic więcej się nie stanie, co rzuci wyzwanie ich wierze. I w konsekwencji, kiedy doszli do tych gorzkich wód, zamiast modlić się, narzekali. Druga lekcja, i to jest ważne, ta sadzawka gorzka była w Bożym programie. Bóg dobrowolnie doprowadził ich do gorzkich wód. On miał taki cel, aby doprowadzić ich właśnie do tych gorzkich wód. I to jest prawda w naszym życiu. Bóg od czasu do czasu pozwala nam być skonfrontowanym z gorzką wodą, kiedy ma cel. Parę przykładów takich gorzkich wód w naszym życiu, wiary. Pierwszym z takich przykładów jest złamane małżeństwo. Jak wielu ludzi dzisiaj dotknęło tej gorzkiej sadzawki, że małżeństwo skończyło się rozwodem, agonią, zakłopotaniem i te rany, które takie głębokie są w ludzkiej osobowości. Być może jesteś biznesmenem, przez lata pracowałeś nad rozwinięciem jakiegoś biznesu finansowo i przez okoliczności, których nie możesz kontrolować, na przykład warunki ekonomiczne się zmieniły, finansowe, i wszystko się załamało. Bardzo często w życiu to jest gorzka sadzawka. Albo możesz mieć problemy ze zdrowiem, fizyczne załamanie lub emocjonalne załamanie, intelektualne. I próbujesz pozbierać te kawałki życia, które kiedyś było silne i zwycięskie. Inny rodzaj sadzawki gorzkiej to jest załamanie dotyczące ludzkiego lidera. Naśladowałeś kogoś, szedłeś za kimś, służyłeś, to mógł być religijny lider, polityczny lider, albo rodzic, ta osoba, do której miałeś przekonanie. Nagle pewnego dnia orientujesz się, że oni złamali Twoje zaufanie, oni Cię zawiedli, nie spełnili Twoich oczekiwań. I pytanie, które Ci zadam, to jest takie pytanie: czy Ty chcesz uczyć się lekcji, które Bóg chce Ci dać w czasie Twojej gorzkiej sadzawki? Jeżeli tak, musisz słuchać do tej reszty mojej przemowy. Jeżeli tak, to także będziesz słuchał jutro rano, kiedy będę mówił o celu próbowania nas. Dobrze być z Wami znowu. Dzielić się takimi cudownymi prawdami z Biblii, prawdami dotyczącymi sukcesu i porażki, które też miały znaczenie w moim życiu. I może się tak stać i w Twoim. Myślę, że wykłady tego tygodnia mają niezwykły tytuł. Sadzawka gorzkich wód. Jest incydent w historii Bożego Ludu Izraela. Po cudownym uwolnieniu z Egiptu, kiedy przeszli przez Morze Czerwone na suchą ziemię, druga księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 20 do 26.
Będę to czytał. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni i nie znaleźli wody. Przybyli do miejscowości Mara i nie mogli pić tam wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? A Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo. Rzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na Jego przykazania i strzec Jego przepisów wszystkich, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Wczoraj pokazałem Wam przykład tego gorzkiego izraelskiego rozczarowania. Po tym wielkim zwycięstwie, kiedy myśleli, że ich problemy zostały załatwione raz na zawsze, i przeszli przez 3 dni na pustyni bez wody, spragnieni, zmęczeni, rozczarowani, gorąco im było, to słońce prażące z nieba. Zobaczyli wodę, pobiegli tam, aby pić, ale woda była zbyt gorzka, aby ją pić. Okropne rozczarowanie. Wiecie, kiedy mówię do małych i dużych kongregacji, zborów w różnych momentach, często pytam ludzi, ilu z Was musi walczyć z rozczarowaniem? I bardzo mało ludzi w takim zgromadzeniu powiedziałoby, nigdy nie spotkałem się z rozczarowaniem. To jest jedna z rzeczy, która prawie każdemu z nas wchodzi na drogę życia od czasu do czasu. I chcę mówić, jak zrozumieć i jak stawić czoła rozczarowaniu. Widzicie, ludzie, którzy są nieprzygotowani, wydaje im się, że od chwili uwolnienia, wyzwolenia nie będzie już żadnych testów. Ale Bóg nie był nieprzygotowany. Bóg wiedział, co robić. On znał odpowiedź. Mojżesz modlił się. I Bóg pokazał mu odpowiedź. Bóg miał gotowe drzewo. Bóg miał gotowe rozwiązanie, ale tylko przez modlitwę Bóg mógł wskazać Mojżeszowi. Ja wyznaczyłem w moich wskazaniach wczoraj 2 lekcje są. Dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. Pierwsza to jest, wielkie zwycięstwa przygotowują nas na wielkie testy. To nie znaczy, że nie będzie już więcej testów. Druga lekcja, gorzka sadzawka była w Bożym planie. On ich tam doprowadził, on miał cel. I powiem Wam, powiedziałem wczoraj, my wciąż dochodzimy w naszym życiu do gorzkich sadzawek. Dam Wam parę przykładów. Złamane małżeństwo, upadek biznesu, załamanie zdrowia, rozczarowanie ludzkim liderem lub rodzicem. I chcę dalej zastosować tą historię dzisiaj. Chcę mówić o celu testu. Mówię, pytanie w naszym życiu nie brzmi, czy będziemy doświadczać testów, ale jak odpowiemy na testy. Próba przy wodach Mara wyjaśniła pewną cechę charakteru Żydów, z którym Bóg musiał się uporać. I to było wyrażone w słowie narzekania. Pozwólcie, że powiem, Biblia nic dobrego nigdzie nie mówi o narzekaniu. Narzekanie to jest sposób nie do rozwiązania problemów, ale do spowodowania problemów. Nic nie rozwiązuje narzekanie. Kiedy wchodzisz pod nacisk, w jakiś sposób zaczynasz narzekać, to jesteś taki jak ten Izrael. To jest część Twojego charakteru, z którą Bóg musi się uporać. Bóg znał tą cechę Twojego charakteru długo wcześniej. I kiedy dochodzisz do gorzkiej sadzawki, to naprawdę dowiadujesz się, co masz wewnątrz. Ten akt narzekania wskazuje na brak wiary, niewłaściwą postawę, egoizm, skoncentrowanie na sobie i wiele Twoich
głębokich problemów, które uniemożliwiają postęp w Panu. Izrael nie mógł dojść nigdzie dalej, aniżeli do wód Mara. Bez tego Bóg nie mógł wziąć ich do ziemi obiecanej. Oni nie pasowali. Nie pasowali do całej tej drogi do ziemi obiecanej, dopóki mieli tą cechę charakteru, która została w pełni wyrażona przy wodach Mara. Kiedy dochodzisz do swoich gorzkich wód i zaczynasz narzekać, zorientuj się, że jest coś w tobie, z czym musisz się uporać. Bóg doprowadził cię do tego miejsca, aby z tym się uporać. A tylko wtedy będzie się mógł z tym uporać, jeżeli będziesz współpracował. To, co Biblia mówi, że będziesz doświadczał, to także będziesz doświadczał testów. Jeden z bardzo czysto mówiący na ten temat wersetów to jest list Jakuba, rozdział 1 i werset 2. Consider it pure joy, my brother. Uważajcie to za czystą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I ja zadaję sobie pytanie, w jaki sposób reaguję na różne próby w różnych momentach? Jak wy reagujecie na próby? Czy chodzicie z Panem? Jak jesteście konfrontowani z różnymi rodzajami prób? Czy uważacie za czystą radość i mówicie halleluja, chwała Bogu za tą próbę? Albo robicie to, co Izrael. Zaczynacie narzekać. Dlaczego Bóg nas tam przeprowadził? Dlaczego Bóg nie kontroluje sytuacji? Ja nie wiem, co mam robić. Czytajmy dalej. Co mówi Jakub? Poczytujcie co sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Jednym konkretnym, najważniejszym elementem chrześcijańskiego charakteru jest wytrwałość. Bez wytrwałości są cele, które Bóg chce, abyśmy je osiągnęli i nigdy ich nie osiągniemy. Ale wytrwałość jest tworzona poprzez doświadczenia naszej wiary. Jest tylko jedna droga do uczenia się wytrwałości i to jest wytrwanie. Aby wytrwać, musisz być w sytuacji, gdzie wytrwałość jest potrzebna. Jakub mówi, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Więc do czego to doprowadza? Abyście byli doskonali w swoim chrześcijańskim charakterze, w pełni. Niczego wam nie będzie brakować. Czy tego chcesz? Czy chcesz dojrzałości, pełności? Czy nie chciałbym na twoim miejscu pragnąć niczego więcej? Jeżeli tego pragniesz, to musisz przejść przez te procedury. Co może włączać się w to twoja osobista gorzka sadzawka, twoja osobista mara. Kiedy dochodzisz do gorzkich sadzawek, to są dwie odpowiedzi alternatywne. Ludzie Izraela narzekali i to był wyraz ich niewiary. A Mojżesz modlił się i Bóg odpowiedział przez jego wiarę. I teraz następny raz, kiedy dojdziesz do tych gorzkich wód, co zamierzasz zrobić? Nad brzegiem tej gorzkiej sadzawki Mojżesz się modlił do Pana. Nie było innego źródła pomocy, tylko Pan. I Mojżesz raczej modlił się, zebrał swoją siłę, aby się modlić, raczej ani narzekać. Odpowiedź wiary raczej zamiast odpowiedzi niewiary. I Bóg odpowiedział nowym objawieniem. To było w Bożym celu, aby przyprowadzić Izraela do tej gorzkiej sadzawki. Chciał ich czegoś nauczyć i
postawił ich w sytuacji, gdzie objawienie, które na nich miał, dla nich miał, było dla nich odpowiedzią. Skonfrontował ich z objawieniem samego siebie. Podwójne objawienie. Za chwilę będę o tym mówił dalej, w następnej przemowie. Po pierwsze, objawił im drzewo. Sposób uzdrowienia. Po drugie, i to jest bardzo ważne, Bóg objawił się im w nowym aspekcie. Ja jestem Pan, Twój lekarz. To był jego cel w tym doświadczeniu przy gorzkiej sadzawce. Ale dzisiaj chcę Wam wyznaczyć, jaka jest zasada. Ta zasada może być podsumowana w bardzo krótkim stwierdzeniu. Nie lubiłem tego stwierdzenia, gdy je pierwszy raz usłyszałem. Myślałem, to nie sugeruje mi wcale, że życie będzie takie, jakie ja chciałbym mieć. To brzmi tak. Ludzkie rozczarowania są Bożym miejscem spotkań. Powiedziałem, że rozczarowanie jest czymś, co prawie każdy z nas doświadcza. I to jest trudne. To jest gorzka sadzawka. Masz wysokie nadzieje, poruszasz się naprzód i wszystko będzie wydawało się super. I wszystko się nagle rozpada, zostajesz z niczym, tylko z rozczarowanymi nadziejami. To jest gorzka sadzawka. I to, co chcę, abyście pochwycili tutaj. Bóg doprowadził cię do tej gorzkiej sadzawki. On ma coś dobrego dla ciebie przy tej sadzawce. Jeżeli będziesz właściwie odpowiadał na to, to ludzkie rozczarowanie jest Bożym miejscem spotkania, Bożą randką z tobą. To ma coś wspólnego z ludzką naturą. Kiedy wszystko dzieje się dobrze i życie jest łatwe, większość z nas jest powierzchowna. Nie dochodzimy do status quo w niektórych sprawach. Lubimy chodzić do kościoła i modlić się i prowadzić takie szacowne życie. Ale Bóg ma coś więcej, coś głębszego. Tak więc, w jakiś sposób On doprowadza nas do gorzkiej sadzawki. I w tej agonii i rozczarowaniu krzyczymy jak Mojżesz. I wtedy On doprowadza nas jeszcze głębiej, w głębsze objawienie Boga. I to naprawdę dzieje się u brzegów gorzkiej sadzawki. Więc po co w ogóle doświadczamy tej gorzkiej sadzawki? Często zadajesz sobie takie pytanie, ale Twoje rozczarowanie jest Bożą randką z Tobą. Następna część w tej chwili będzie kontynuacją, jest to następna audycja radiowa Derka Prinsona, kontynuująca temat gorzkich sadzawek życiowych. Uzdrawiające drzewo. Będę znowu dzielił się z Wami tematem tego tygodnia, gorzkie sadzawki życiowe. To jest prawda o historii Izraela. Cudowni wyzwoleni z ziemi egipskiej, tuż po cudownym wyzwoleniu z ziemi egipskiej, mieli ze sobą długą podróż przez pustynię do ziemi obiecanej. I jak wiecie z ostatnich dwóch moich przemówień, 3 dni byli bez wody i kiedy doszli do wód nazywanych Mara, chcieli pić i nie mogli, ponieważ wody były gorzkie. 3 miliony ludzi narzekało, a jeden człowiek, Mojżesz, modlił się i ci, którzy narzekali, nic nie dostali, ale Mojżesz modlił się i dostał odpowiedź. Więc wyznaczyłem Wam pewne lekcje z tej starej historii, które mają 3000 lat, które aż do dzisiaj są na czasie i są aktualne dla Ciebie i dla mnie. Chcę na nowo zwrócić uwagę na pewne z tych lekcji, które wyznaczyłem.
Po pierwsze, wielkie zwycięstwa przygotowują na wielkie próby. Fakt wielkiego zwycięstwa nie znaczy, że nie będziesz miał więcej testu. Lepiej bądź przygotowany na następny test. Po drugie, gorzka sadzawka była w Bożym planie. On miał cel, aby ludzi tam przeprowadzić. I to jest prawda. To jest prawda o naszym życiu. W Bożym planie, w Bożym celu jest ta sadzawka gorzkich wód. Pytanie nie brzmi, czy będziemy doświadczać testów, ale jak odpowiemy na próby. Po czwarte, są dwie alternatywne odpowiedzi. Ludzie mogą narzekać, a Mojżesz się modlił. Ci, którzy narzekali, nic nie dostali. Ten, kto się modlił, dostał odpowiedź. Następna zasada, Mojżesz modlił się wiarą i Bóg odpowiedział nowym objawieniem jego siebie samego. I to był Boży cel. Doprowadzić ludzi do miejsca, w którym otrzymali objawienie Jego. I podsumowałem to w tą małą frazą. Ludzkie rozczarowania są Bożą randką. I teraz chcę mówić o tym objawieniu, które Bóg dał Izraelowi przy sadzawce gorzkich wód. Są dwa aspekty objawienia. Pierwsze to jest objawienie o tym drzewie, przez które uzdrowienie się dokonało, a po drugie objawienie Boga uzdrowiciela. Teraz zajmę się pierwszym aspektem objawienia, drzewo, które przyniosło uzdrowienie. Powróćmy do tego szczególnego wersetu, który mówi o drzewie z 2 Mojżeszowej 15:25. Mojżesz wołał do Pana i Bóg pokazał mu drzewo. Wrzucił je do wody i wody stały się słodkie. Więc rozwiązanie problemu jest tutaj, w tym drzewie. I to drzewo mówi o głównym temacie całej Biblii. Mówi o innym drzewie, które zostało podniesione około 2000 lat później na miejscu nazywanym Golgota. Mówi o krzyżu. I wręcz w miejscach, kiedy Biblia wypowiada się o drzewie, to musisz być ostrożny, czy nie jest to aluzja do krzyża Jezusa. Musimy rozumieć hebrajskie znaczenie słowa drzewo. W języku hebrajskim słowo drzewo to jest też drzewo rosnące, ale też drzewo wycięte. Może być to długi pal lub coś takiego. Wszystko jedno, to jest wszystko drzewo. Więc drzewo może być także szubienicą lub krzyżem. Spójrzmy na przykłady. Księga 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, werset 22 i 23. A jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, a ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci w dziedziczne posiadanie. To jest sposób wykonywania kary śmierci, często spotykany w Starym Testamencie. Osoba była zawieszona na drzewie. Czasami była zabita i potem powieszona na drzewie, a czasami zabita poprzez zawieszenie na drzewie. Ale zakon Mojżesza mówił, że nikt nie może być pozostawiony na drzewie przez noc. Ponieważ ten, który wisi na drzewie, jest przeklęty, więc nie może przeklinać ziemi, na której wisi. After Jesus had died on the cross, the Jewish religious leaders went to Pontius Pilate's house. I pamiętacie, po ukrzyżowaniu Jezusa, kiedy Jezus zawisł na drzewie krzyża, to liderzy religijni żydowscy poszli do Poncjusza Piłata i poprosili o zdjęcie ciała, aby nie pozostawało tam przez noc. Inaczej byłoby przekleństwo. Now Paul takes this
ordinance of the Old Testament in the book of Deuteronomy. I teraz Paweł bierze ten przykład starotestamentowy z piątej księgi Mojżeszowej. And in the epistle to the Galatians, i w liście do Galacjan używa go, aby zinterpretować fakt śmierci Jezusa na krzyżu. To, co Paweł mówi teraz w liście do Galacjan, rozdział 3, werset 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiesił na drzewie. To jest cytat z tej księgi z piątej Mojżeszowej, którą właśnie przeczytaliśmy. On, Chrystus, wykupił nas. On, Chrystus, wykupił nas po to, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Chrystusie Jezusie. Więc przez wiarę możemy otrzymać obiecanego ducha. Więc Boży cel odkupienia był taki: Jezus stał się przekleństwem, zgodził się na to, aby stać się przekleństwem za upadłą ludzką rasę, za rodzaj Adama. On stał się przekleństwem, aby uwolnić nas od przekleństwa i abyśmy w miejsce przekleństwa otrzymali błogosławieństwo. I dowodem, że Jezus stał się za nas przekleństwem, było to, że zawisł na drzewie krzyża. Ci, którzy znają Boże Słowo ze Starego Testamentu, wiedzieli, że w tym akcie Jezus z Bożego celu stał się przekleństwem, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. To jest ta wymiana. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy my otrzymali błogosławieństwo. To jest lekcja z Zawki Mara. Jezus zabrał gorycz, abyśmy my mogli pić słodką wodę. On zabrał przekleństwo, abyśmy my mieli błogosławieństwo. Więc jeżeli mówisz o drzewie, które zostało wrzucone do wody, musisz myśleć o krzyżu Jezusa. Na tym krzyżu Jezus wziął to gorzkie przekleństwo, abyśmy my radowali się słodyczą błogosławieństwa. Mojżesz wrzucił to drzewo do sadzawki i jest to przykład, obraz ciebie i mnie, przyjmujących to, co zostało dla nas wykonane na krzyżu. I ona to wtedy zmienia naszą gorzką sadzawkę w słodką. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Gdzie krzyż jest porównywany z drzewem i ta sama prawda jest tu wyprowadzona. On sam, Jezus, wziął nasze grzechy na swoim ciele na krzyż, abyśmy my mogli umrzeć dla grzechu i żyć dla sprawiedliwości. Przez Jego rany jesteśmy uleczeni. I znowu, Jezus stał się grzechem, abyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo. On został zraniony, abyśmy my byli uzdrowieni. To wszystko jest wyprowadzone na światło. Używanie słowa drzewo na krzyż. Poprzez to drzewo krzyża, na tym krzyżu, pełne uzdrowienie zostało osiągnięte dla całej ludzkiej rasy. Duchowe uzdrowienie od grzechu, fizyczne od choroby, uwolnienie od przekleństwa i prawo, aby odziedziczyć błogosławieństwo. I to wszystko zostało dokonane przez to drzewo krzyża. I kiedy wyobrażasz sobie w swoim umyśle Mojżesza, który wrzuca to drzewo do gorzkiej wody, aby stała się słodka, to możesz wyobrazić sobie zastosowanie owocu krzyża w swoim własnym życiu, w swojej gorzkiej sadzawce, która zmieni się w słodką. Uzdrowienie i uwolnienie, które przychodzi z tego drzewa, z krzyża Jezusa, musi być zastosowane w naszym życiu przez akt wiary. Tak jak Mojżesz aktem wiary wrzucił to drzewo do gorzkiej wody, tak i my musimy doświadczać wiary, gdy jesteśmy skonfrontowani z taką gorzką sadzawką.
wziąć do siebie to, co Jezus wykonał dla nas na krzyżu. I to jest metaforycznie wzięcie tego drzewa i wrzucenie do gorzkiej sadzawki. Przez akt wiary, wyzwolenie czyniącej cuda Bożej mocy, która została nam umożliwiona przez krzyż Jezusa Chrystusa, i ta gorzka woda stanie się słodka. Zasugeruję Wam bardzo praktyczne kroki, które możecie podjąć w swoim życiu, skonfrontowani z gorzką sadzawką, aby ta gorzka sadzawka stała się słodka. Pierwsze, rozpoznaj sytuację, że ta gorzka sadzawka jest w Bożym planie. Bóg Cię tam doprowadził, On wie wszystko o tym i On ma lekarstwo. Po drugie, niech Bóg rozprawi się ze wszystkimi złymi aspektami Twojego charakteru, które zostały ujawnione przez tę gorzką sadzawkę. Czy narzekasz zamiast się modlić? Jeżeli tak jest, to coś jest w Tobie, z czym musisz się uporać? Przez Ducha Świętego. Po trzecie, przez wiarę przyjmij to, co Jezus dla Ciebie uczynił na krzyżu. On poniósł nasze grzechy, On oddał samego siebie. Na tym drzewie, abyśmy my mogli przestać grzeszyć i żyć, jeżeli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany jesteśmy uleczeni. Nie będziesz uzdrowiony, ale zostałeś uzdrowiony. W Bożym umyśle jest to już dokonane, skończone i wykonane do końca. I czwarty krok. Zacznij dziękować Bogu za to, co Jezus uczynił dla Ciebie. Zacznij otrzymywać to przez dziękczynienie. Cokolwiek potrzebujesz, przebaczenie, uzdrowienie emocjonalne lub fizyczne, wyzwolenie z urazy czy ze zgorzkniałości, z buntu, zamieszania. Widzicie, dziękowanie Bogu łączy się, czy jest odpowiednikiem wrzucenia tego drzewa do gorzkiej wody. Najczystszym wyrazem wiary dla Ciebie i dla mnie jest dziękowanie Bogu, choćbyśmy nie widzieli żadnej zmiany, ale dziękujemy Bogu za to, co stało się przez krzyż Jezusa. Zaczynamy dziękować Mu za to, co dla nas zrobił na krzyżu. Dziękowanie Mu wyzwala tą cudowną moc, która zmienia gorzką wodę w słodką. Jest to koniec tego, części tego wykładu, za chwilę będzie następny. Pan jest naszym lekarzem. Jesteśmy znowu i kontynuujemy nasz temat, gorzka sadzawka życiowa. Nasz temat jest wzięty z historii Izraela, Bożego Ludu. Tuż po przekroczeniu w cudowny sposób Morza Czerwonego i weszli na pustynię, 3 dni chodzili po pustyni, nie znaleźli wody, byli zniechęceni, spragnieni, było im gorąco. Doszli do tej sadzawki, chcieli pić, ale kiedy próbowali pić, woda się nie nadawała do picia. To jest ta sytuacja. I z tej sytuacji Mojżesz wyciągnął Boże objawienie. Objawienie drzewa. Kiedy wrzucił drzewo do wody, woda stała się słodka. Historia jest stara, ale lekcja jest współczesna. To są te główne lekcje, które zauważyliśmy. Po pierwsze, wielkie zwycięstwa przygotowują do wielkich prób. Po drugie, gorzka sadzawka była w Bożym programie. On, Bóg, przyprowadził ich tam, na ten brzeg gorzkiej sadzawki. Po trzecie, pytanie nie brzmi, czy będziemy doświadczać testów, ale jak odpowiemy na testy. Są dwie alternatywne odpowiedzi w tym przypadku. Ludzie narzekali, a Mojżesz się modlił. Ludzie nic nie dostali, Mojżesz dostał odpowiedź. A następnie na wiarę Mojżesza Bóg odpowiedział nowym objawieniem samego siebie.
To był Boży cel. On chciał doprowadzić tam swoich ludzi, aby dać im głębsze i mocniejsze, pełniejsze objawienie samego siebie. Wczoraj patrzyliśmy na pierwszy aspekt objawienia, drzewo uzdrawiające. I wyznaczyłem, że słowo drzewo w hebrajskim języku używane jest do drzewa, które wzrasta, a także do drzewa ściętego. Czy to może być szubienica, czy to może być krzyż. To drzewo zmienia wody w gorzkie, w słodkie. I to dla mnie jest obraz, dla mnie i dla was, obraz krzyża Jezusa. Na krzyżu Jezusa on został uczyniony przekleństwem ze Starego Testamentu. Przeklęty ten, który wisi na drzewie. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo. Jezus wypił gorycz, abyśmy my cieszyli się słodyczą. Na krzyżu on był zraniony, abyśmy my byli uzdrowieni. Na krzyżu każda ludzka potrzeba została zaspokojona przez zastępczą, odkupieńczą śmierć Jezusa. To jest uzdrawiające drzewo. I objawienie, co zostało dokonane dla ciebie i dla mnie przez śmierć Jezusa na tym drzewie, krzyżu. Dzisiaj chcę przyjrzeć się na trzeciemu aspektowi objawienia. Pan nasz uzdrowiciel. W każdym duchowym doświadczeniu, w którym prosimy Boga i otrzymujemy od Niego zaopatrzenie, zawsze potrzebujemy patrzeć powyżej tej prowizji, tego zaopatrzenia. Co stoi za tym zaopatrzeniem? Lekarstwem było niby drzewo, ale dawcą lekarstwa był Pan. I On nie pozwolił Izraelowi tylko otrzymać objawienie drzewa. Objawienie drzewa prowadziło do objawienia Pana, ich uzdrowiciela. Jeszcze raz to przeczytam. Druga Księga Mojżeszowa, 15:35-36. Mojżesz krzyczał do Pana i Pan pokazał mu drzewo. On wrzucił je do wody i woda stała się słodka. I wprowadził tam zakon i prawo. I powiedział tak, jeżeli będziecie uważali bardzo gorliwie na głos Pana swojego Boga i czynili co prawe w Jego oczach, wykonywali Jego przykazania, to żadna z chorób, którymi dotknąłem Egipcjan, nie dotknie was, ponieważ ja jestem Pan, wasz uzdrowiciel lub Pan lub wasz uzdrowiciel. Widzicie, to nie jest objawienie prowizji zaopatrzenia, ale tego, który daje zaopatrzenie. I to jest bardzo ważna zasada. Musimy się jej trzymać. Każde objawienie Boga jego ostatecznym celem jest doprowadzenie nas do objawienia Boga, samego Boga. Ja jestem Pan, wasz uzdrowiciel. To słowo jest tłumaczone uzdrowiciel. Jest to nowoczesne słowo hebrajskie określające lekarza. Nie zmieniło się to przez 3000 lat. To jest dokładnie, co to oznacza. Musimy to zrozumieć. Pan pragnie być doktorem, lekarzem swoich ludzi. Na to objawienie przygotowywał swoich ludzi, kiedy przyprowadził ich do zadawki. To jest objawienie. To nie jest coś, co naturalny umysł może otrzymać. Normalnie musimy przejść od czasu do czasu do sytuacji, gdzie potrzebujemy objawienia. Wiele lat temu leżałem w szpitalu. Miałem chorobę, która była właściwie nieuleczalna i w tej sytuacji przez Biblię i Ducha Świętego Pan objawił się mnie jako mój lekarz. Ja jestem Pan, twój uzdrowiciel, twój lekarz, twój lekarz, który cię prowadzi. Do tego objawienia Pan nas przyprowadza. Widzicie? Musimy to zrozumieć. Bóg nigdy się nie zmienia. On nie był kiedyś tylko lekarzem swoich ludzi. Dzisiaj jest także.
i dwa albo trzy cytaty, o które o tym mówią. Księga Malachiasza, rozdział 3, werset 6. Przymierze. Ja jestem Pan, ja się nie zmieniam. Albo ja Pan, ja się nie zmieniam. On był, jest i będzie. On się nie zmienia. Nasz uzdrowiciel, nasz lekarz. I Nowy Testament. List do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus jest taki sam dzisiaj, wczoraj i na wieki. Widzicie, wiele razy wierzymy na wczoraj, ale nie wierzymy na wieki. Co z dzisiejszym dniem? Niektórzy ludzie mówią, stało się to w Biblii, stanie się może, kiedy przyjdziemy do nieba, ale co z dniem dzisiejszym? Czy na dzisiaj też to jest aktualne? Przez Jezusa Chrystusa? Dzisiaj On jest taki sam. Dzisiaj Bóg jest taki sam, jak był przy gorzkiej sadzawce. Jest naszym lekarzem, uzdrowicielem. Jest jeden werset, który opisuje służbę Jezusa na ziemi bardziej w pełni, aniżeli którekolwiek inne wersety, jakie znam. Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 38. Piotr mówi do domu Korneliusza i opisuje misję Jezusa na ziemi. Mówi o tym, co widział, i to jest zanotowane w tym właśnie wersecie. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. I chodził On czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. Bo Bóg był z Nim. Widzicie, co mi błogosławi tutaj. Trzy osoby Boga Wiecznego w jednym momencie działają. Bóg Ojciec namaścił Boga Syna Duchem Świętym. Jaki był końcowy rezultat? Uzdrowienie, wyzwolenie, uwolnienie, świętość. Wszędzie, gdziekolwiek Jezus poszedł. Wydaje mi się prawie, że jest coś jak podobnego do zazdrości między trzema osobami Trójcy, jeżeli chodzi o pomoc dawaną ludzkiej rasie. Nikt nie chce pozostać z boku. Ojciec namaścił Syna Duchem Świętym, aby wszyscy troje mogli dzielić, mieć udział w tej służbie wyzwolenia i uzdrawiania. To jest objawienie Bożej wiecznej natury. Bóg pozwala swoim ludziom dojść do momentu potrzeby, do Wuchmara, aby otrzymali objawienie. I dzisiaj, gdy jesteś w miejscu potrzeby, gdy czujesz, że jesteś skonfrontowany z gorzką wodą, chcę Ci zasugerować, abyś podjął taką postawę. Bóg na to pozwolił. On ma program. Ja nie będę narzekał, ja będę się modlił i czekał na Pana. Pozwolę, aby do mnie przemówił, aby pokazał mi objawienie, które ma dla mnie w tej sytuacji. Chcę podkreślić jeszcze raz. Pełny cel Boży to nie było tylko danie drzewa, ale danie samego siebie. I to jest prawda o tłumach całych chrześcijan dzisiaj. Nigdy Bóg nie chce, aby nam brakowało doświadczenia, doktryny, objawienia, błogosławieństwa. Ale w każdej z tych rzeczy, które otrzymujemy, nie możemy poprzestać na tych rzeczach. Jest to coś nieosobowego i niestałego. Ostatecznym rezultatem jest osoba i każda prawdziwa doktryna, objawienie, którą otrzymujemy, powinna prowadzić nas w ostateczności do osoby Boga samego. A teraz pozwólcie, że zacytuję w tym kontekście trzy cytaty ze Starego i Nowego Testamentu, które wynoszą tę zasadę. Druga Mojżeszowa, werset 9, rozdział 9, werset 4. Widzieliście sami, kiedy opuściliście Egipt, kiedy niosłem was na skrzydłach orła i przyniosłem do siebie samego. Zauważcie,
Celem Bożym było przyprowadzenie Izraela do siebie samego, do Boga. Nie tylko do prawa, do przymierza, do ziemi obiecanej, ale do Boga samego. To jest zawsze Boży cel. Psalm 73, werset 26 mówi: moje ciało i serce mogą upaść, ale Bóg jest siłą mojego serca, mojego życia i moim udziałem na wieki. Bóg jest moim udziałem, nie jakieś błogosławieństwo, jakaś obietnica, jakieś doświadczenie, ale Bóg sam. Ja nie będę nad tym spoczywał, dopóki nie dostanę samego Boga. Izajasz, rozdział 12, werset 2. Na pewno Bóg jest moim zbawieniem. Nie będę się bał. Pan jest moją siłą i pieśnią. On stał się moim zbawieniem. To jest objawienie. Jeżeli możesz powiedzieć: Pan jest moim zbawieniem, nie Kościół, nie doświadczenie, ale Pan, wtedy jesteś bezpieczny. Wtedy doszedłeś do pełni objawienia. Nie zatrzymuj się tylko na drzewie. Nie zatrzymuj się tylko na błogosławieństwie i doświadczeniu. Wszystko jedno, jak piękne jest to. Musisz dojść do objawienia Boga samego. Mateusz 11:28. Przyjdźcie do mnie, ci, którzy jesteście spracowani i obciążeni, i ja wam dam odpocznienie. To jest nowe objawienie, które przychodzi do mnie. Nie zadowalaj się niczym z wyjątkiem objawienia Boga Jezusa Chrystusa samego. On da ci odpocznienie. Widzicie, człowiek pragnie osoby i ludzkie serce nigdy nie będzie zadowolone czymś nieosobowym. My na pewno ostatecznie potrzebujemy osoby. I Bóg jest osobą, którą każdy z nas potrzebuje spotkać. Za chwilę będzie następny wykład z następnego dnia na temat gorzkiej sadzawki i temat będzie śmierć versus zmartwychwstanie. Zbliżamy się do końca tego tygodnia i ten tydzień był poświęcony sadzawce gorzkich ból życiowych. Było to oparte na przeżyciu Izraela po wyjściu z ziemi egipskiej na pustyni. Doszli do Mara, nie znaleźli wody do picia. Wiecie, było takie wspaniałe doświadczenie za nimi, wspaniałe wyzwolenie. Przeszli przez Morze Czerwone po suchej ziemi. Ale potem szli przez pustynię 3 dni, nie znaleźli wody. Doszli w końcu do sadzawki Mara, myśleli, że będą mogli pić, ale nie mogli, bo ku ich rozczarowaniu woda była gorzka i nie można było jej pić. Chcę wam powiedzieć, że jest gorzka sadzawka gdzieś w życiu każdego z nas. Gorzkie rozczarowanie. Coś lśni i świeci się i wydaje się takie piękne. I myślimy, że właśnie tak będzie, tak się to stanie, jak chcemy. I parę przykładów, które są w naszej współczesnej kulturze dzisiaj tak powszechne. Tych gorzkich sadzawek, które ty i ja możemy doświadczyć. Złamane małżeństwo, upadek biznesu, załamanie się zdrowia lub rozczarowanie ludzkim liderem. I mimo wszystko, kiedy studiujemy to, widzimy ten incydent w historii Izraela. Gorzka sadzawka była w Bożym programie dla Izraela. I wierzę, że to samo może być prawdą w życiu każdego z nas. Bóg pozwala nam dojść do gorzkiej sadzawki, ponieważ ma cel. Kiedy Boży cel jest dokonany, gorycz przez ponad naturalną działalność Boga zmienia się w słodycz. Jeżeli właściwie odpowiemy na Boże uzdrowienie, to jest tak ważne, abyśmy właściwie odpowiedzieli. Dzisiaj chcę wyrazić tą prawdę o naszym doświadczeniu. To współczesną zasadę, która działa w każdym aspekcie życia. Nawet powiedziałbym, że Bóg wbudował to
tą zasadę w działaniu całego wszechświata. Są dwa fragmenty, które mam w umyśle, które to formułują tą zasadę. Pierwszy, starotestamentowy, i drugi, Nowy Testament. Po pierwsze spojrzymy na ten fragment ze Starego Testamentu. Ozeasz, rozdział 2, wersy 14-16. To jest prorocki fragment Biblii, który wierzę, że dzisiaj spełnia się w dzisiejszych dniach. Obietnica Boga dla Izraela, że będą odnowieni sami w sobie i odnowieni w sensie posiadania na nowo swojej ziemi. Ozeasz opisuje tutaj sposób, jak to się stanie, to odnowienie. Słuchajcie uważnie. Bardzo często Bóg czyni tak rzeczy, jak my byśmy się nigdy nie spodziewali, że On to zrobi. Więc musimy być czujni i wiedzieć, co Bóg robi. To, co Pan mówi o... Co Bóg mówi o odnowieniu Izraela, Ozeasz, rozdział 2, werset 14-16. Dlatego teraz ja zwabię ją, zaprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. Widzicie, czasami Bóg chce zwabić nas. To jest trochę mistyczna sprawa. Że Bóg czasami rozprawia się z nami w taki sposób, którego nie możemy zrozumieć. Czujemy się zwabieni. I mówi, zaprowadzę was na pustynię. Pustynia normalnie nie jest miejsce błogosławieństwa. I będę mówił czule do niej. Literalnie w hebrajskim jest powiedziane, przemówię do jej serca. To jest piękny wyraz w hebrajskim. Widzicie? Nie zawsze jest możliwe, aby Bóg przemawiał do naszego serca. Czasami nasze serce jest zamknięte, czasami nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, więc Bóg musi pracować w naszym życiu poprzez sytuacje takie jak wtedy, kiedy przeprowadził Izraela na pustynię, aby mógł przemówić do naszego serca. I wtedy On mówi tak, kiedy już ma uwagę jej, Izraela. I dam jej tam winnicę na nowo. A z doliny Achor uczynię bramę nadziei. I w języku hebrajskim Achor znaczy kłopot, problem. I słuchać mi, uczynię dolinę kłopotu drzwiami nadziei. To słowo brama nadziei w hebrajskim to jest kippa. Jest to nazwa jednego z przedmieści Tel Awiwu dzisiaj. I jest to zapożyczone z tego fragmentu Ozeasza. Uczynię dolinę Achor bramą nadziei. I słuchać mnie będzie tam jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. I widzicie, widzieliśmy już wcześniej w tej historii, jak kobiety na czele z Miriam w Izraelu śpiewały na brzegu Morza Czerwonego. I jest to kwestia właśnie tej pieśni. Może mówię do niektórych w tej chwili, którzy stracili swoją pieśń. Myślę, że to jest tragiczne, kiedy chrześcijanin traci tę pieśń, traci pieśń w swoim sercu, traci pieśń, którą śpiewał spontanicznie dla Pana. I teraz jest ciężar, zwątpienie, poczucie, że pozostawiono nas. Bóg chce oddać Ci na nowo Twoją pieśń. I wtedy będzie śpiewać jak w dniach swojej młodości, jak w dniach, kiedy wyszła z Egiptu. I tu teraz dochodzimy do celu Bożego, do objawienia.
jak przy gorzkiej sadzawce jest objawienie samego Boga. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, i nigdy nie powie do mnie, Baalu mój. I Baal znaczy tutaj mistrz. W Starym Testamencie Bóg chciał dojść do Izraela z tego punktu widzenia przymierza małżeńskiego, ale Izrael wciąż widział go jako Baala, jako mistrza, pana. To była relacja nie oparta tak całkowicie na oddaniu serca, na głębokiej osobistej miłości. I Bóg mówi, kiedy was odnowię, to nie będziecie już funkcjonować na tym samym poziomie objawienia, ale wrócicie na wyższym objawieniu. Zawsze nazywaliście mnie mistrzem, panem, a teraz będziecie nazywać mnie swoim mężem. To jest bardzo intymne słowo. Bóg mówi, pokażę się wam, objawię się wam w bardzo nowym świetle. Okaże się wam jako ten, który bardzo was kocha, tak jak mąż kocha swoją żonę. Objawienie miłości, głębokiej troski. Więc widzicie, Boży cel działania wobec Izraela był, aby dać im nowe objawienie samego siebie. Kiedy w historii widzę tą całą nieskończoną mądrość i dobroć Bożą, którą Bóg wykorzystał działając z Izraelem i wciąż to rozciąga tą miłość, to daje mi ogromną odwagę w moim własnym życiu. Myślę tak, jeżeli Bóg był tak cierpliwy w stosunku do Izraela, do tego narodu, to on może być taki cierpliwy też i dla mnie. I nawet jeżeli będę musiał iść przez Dolinę Kłopotów, jeżeli będę kontynuował i wytrwam, nie odwrócę się, nie będę narzekał, nie będę się upierał, nie będę się buntował, to ta Dolina Kłopotów stanie się dla mnie, jak dla Izraela, bramą nadziei. Bramą, która prowadzi mnie do głębszej, bardziej pełnej społeczności objawienia Pana. Jego współczucia, miłości, delikatności. Wiecie, czasami jest tylko pewien okres żalu, kłopotów. Ale tam możemy naprawdę doświadczyć i docenić współczucie i delikatność Bożą. Nawet jeżeli to jest gorzka sadzawka, to przy brzegu tej gorzkiej sadzawki wiedz, że Bóg chce objawić się Tobie. Pozwól Mu, aby mówił do Twojego serca. A teraz chcę wyjaśnić podobny fragment Biblii, który mówi o działaniu Boga wobec ludzi z Nowego Testamentu. Pisma Pawła. Paweł opisuje w swoim jednym z listów o bardzo trudne wydarzenia, doświadczenia, przez które przeszedł. Ten fragment jest z drugiego listu do Koryntian, rozdział 1, wersety od 8 do 10. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. Nie chcemy, bracia, abyście byli nieświadomi trudności, których doświadczyliśmy w prowincji Azji. We were under great pressure. Byliśmy pod wielkim naciskiem. Było to powyżej naszych możliwości wytrwania. Nawet życie nasze było zagrożone. I w sercu swoim nosiliśmy już wyrok śmierci. Ale to stało się, abyśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, który wzbudzał umarłych. On uwolnił nas z takiego prawie miejsca zagłady, a literalnie z takiej śmierci. I On jeszcze nas wyzwoli. I w Nim składamy naszą nadzieję, że wciąż będzie nas wyzwalał.
Człowiek mówi z osobistego doświadczenia. Byliśmy pod taką presją, że prawie nasze życie było zagrożone. Było to poniżej, powyżej jakichkolwiek naszych możliwości do wytrwania. Czy myślicie, że Paweł był, nie był w woli Bożej w tamtym czasie? W tej sytuacji? Nie ma tam żadnej takiej sugestii. Był w woli Bożej, wykonywał pracę, cel Boży i Bóg go używał, a jednak Bóg pozwolił na to, aby ta sytuacja się zdarzyła, ta presja, która wydawało mu się, że wręcz wyciska z niego życie. Czy myśleliście kiedyś tak? Czy kiedyś próbowaliście to zrozumieć? Nie ma już, na przykład myśleliście, nie ma już w ogóle ani jednej presji więcej, które mógłbym wytrzymać, już więcej nie zniosę. Boże, dlaczego na to pozwalasz? I Paweł i wielu innych sług Bożych mówiło tak. Ale jest powód i Boży powód jest tutaj zanotowany przez Pawła. To stało się, abyśmy nie polegali na sobie samych, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Widzicie? Bóg chce doprowadzić nas do miejsca, gdzie skończy się nasza ufność samych sobie, gdzie dosięgniemy absolutnej granicy możliwości naszej siły, naszych umiejętności. Dojdziemy do doświadczenia śmierci i w tej śmierci Bóg ponadnaturalnie daje nam zmartwychwstanie, który jest na o wiele, wiele wyższym poziomie, niż my jako ludzie doświadczyliśmy kiedykolwiek. Widzicie, Bóg zawsze prowadzi nas wzwyż, prowadzi nas do przodu. Ale jeżeli Bóg chce doprowadzić nas do zmartwychwstania, musimy przejść też przez śmierć. Doświadczyłem tego w moim życiu. I pamiętam, krzyczałem przed Bogiem, mówiłem: Boże, dlaczego tylko błogosławisz rzeczy, które najpierw umierają, a potem są wskrzeszane? I Bóg dał mi prostą odpowiedź. Bóg odpowiedział: kiedy ja wzbudzam coś z martwych, to wzbudzam w takiej formie, w jakiej chcę, żeby to istniało. Więc jeżeli masz przejść przez doświadczenie śmierci, pamiętaj, jest zmartwychwstanie, nowe objawienie Boga, głębsza, nowa poznanie Boga. Jeżeli oddasz mu się i będziesz mu ufał, on cię wprowadzi do tego. Jest to koniec wykładów, serii wykładów brata Derka Prince'a na temat strzedawki gorzkich wód życiowych.